27 marca 2020 roku. Flow, czyli przepływy związane z końcówką kwartału, końcówką miesiąca, końcówką tygodnia i na to należy uważać, na to należy zwrócić uwagę. Moje prywatne przepychanki po wczorajszych fajerwerkach na funcie i na euro trwają znowu, zwłaszcza, że z perspektywy funta pozytywny test, jeśli chodzi o koronawirusa, z perspektywy Borisa Johnsona osłabił tego funta i na tym funcie i też na etku. Przepycham się z perspektywy długiej pozycji na dolarze. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj funt z jenem, dzisiaj Nasdaq, dzisiaj Australijczyk i ropa. W takim razie, że mamy aż cztery, no to startujemy bez trzymanki. Kwestia Australijczyka, który bardzo mnie osobiście się podoba z perspektywy tego, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o wyższy horyzont czasowy, z perspektywy lewej strony i o tym żeśmy sobie rozmawiali. Ja sobie tutaj delikatnie tego Australijczyka z perspektywy średniego terminu zaczynam podbierać. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj zejść w okolice 59-70 100 pips. Natomiast generalnie rzecz biorąc, w zależności od tego, jak będziemy się poruszali w tym przedziale, ale na Australijczyku w przedziale 60-60-62-60, ok? W zależności od tego, co mnie osobiście tutaj się wybuduje z perspektywy średniego terminu na tym Australijczyku, celem będą minima w okolicach 56-55 i później drugim celem będzie 50 w przypadku Australijczyka. Można tego Australijczyka podchodzić również z perspektywy intraday i stąd ten cel u mnie dzisiaj na wszelki wypadek na weekend, gdybyśmy zobaczyli umocnienie dolara, no to ta głowa z ramionami po odłożeniu daje mi poziomy, o których mowa, zwłaszcza, że jeśli z perspektywy tego Australijczyka przypatrzymy się dokładnie, to oczywiście jeszcze cel związany z ostatnim miejscem słabości, które nie było testowane, w związku z czym jak najbardziej tutaj z perspektywy właśnie przepływów dotyczących końcówki kwartału, miesiąca, tygodnia, zobaczymy, jak będą wyglądały fixingi, będzie to miało znaczenie. Drugą parą walutową, na którą chciałbym zwrócić uwagę w dniu dzisiejszym, jest funt z jenem. Nie wiem, czy dojedziemy do moich poziomów, natomiast my o pewnych poziomach żeśmy sobie podczas naszego live trading roomu rozmawiali. Zobaczcie na równości ruchów i tu mam czwartą wyznaczoną, która teoretycznie mogłaby sugerować próbę poszukania stop lossów, jeśli chodzi o długą pomarańczową belkę. Ok, i tutaj kwestia ewentualnie dojazdu, stopowania w kierunku 134,50 i ewentualnego odrzucenia. I ten funt, generalnie funt jako funt tak się zachowywał, umacniał się do euro, umacniał się do dolara, zyskiwał również tutaj w notowaniach z japońskim jenem. No i z tej perspektywy szukałbym właśnie próby odrzucenia 134,50 i próby podejścia pod krótkie pozycje, biorąc pod uwagę również wyższe horyzonty czasowe, biorąc pod uwagę, że rynek nieruchomości zaczyna się zamrażać w Wielkiej Brytanii. Funt jest, oczywiście tylko w mojej opinii, odrobinę przewartościowany. Spadek pod własnym ciężarem możliwy na rynku ropy, tyle tylko, że tutaj pewne rzeczy dzieją się od wczoraj, tak? Natomiast generalnie do czego zmierzam? Zmierzam do tego spadku, z którym mieliśmy do czynienia, zmierzam do podbicia, zmierzam do wyrównania dołków, zmierzam do podbicia, z którym mieliśmy do czynienia, zmierzam do kwestii konsolidacji, z którą mieliśmy do czynienia, zmierzam do tego, że rynek wybił, dlatego mówię, że to się działo wczoraj niestety i przetestował 50, prawie że 50% tej konsolidacji, to możliwe teoretycznie będą i tutaj, tu prawdopodobnie trochę przespałem, bo prawdopodobnie mogę nie zobaczyć podbicia w okolice 22,80, 23,20, no ale też z drugiej strony ktoś powie: Piotrek, ale piątek, mówiłeś, że w piątek się ropy nie shortuje. Jest to prawda, być może, że w poniedziałek zobaczymy jakąś próbę podbicia. W każdym bądź razie pamiętacie plan z ropą, próbę podkupienia spajków w dół pod 20 z szybkim powrotem. Ten plan jest już nieaktualny, tak, żeby była też jasność, że ja pamiętam o tym, że jeszcze na początku tego dnia mówiłem, że być może pod tą ropę się warto złożyć. Nie, po wczorajszych informacjach dotyczących ropy chyba nie. Przede wszystkim Amerykanie nie uważają, jeśli chodzi o te ich rezerwy, że to już jest właściwa cena, żeby uzupełniać rezerwy. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa.
Agencja EA przeprowadziła badania, symulacje, jeśli 3 miliardy ludzi będzie zmuszonych do izolacji, do lockdownu, jeśli 3 miliardy ludzi na całym świecie z takiego czy innego powodu będzie zmuszonych do pozostania w domu, to spadnie zapotrzebowanie na ropę około 20 milionów baryłek na dzień. I nie jestem pewien, czy dobrze te liczby podałem. Nie mam niestety pod ręką tego artykułu, w związku z czym moje cele w tej chwili na ropie w okolicach 16, w okolicach 12, w okolicach między 9 a 7. Sytuacja ulegnie zmianie po wybiciu powyżej 27,50. Wtedy będę musiał się zastanowić, od nowa przerobić wykres, podpierając się, znaczy przeanalizować wydarzenia na rynku plus podeprzeć się wykresem. I na koniec Nasdaq. Piękny short squeeze w końcówce sesji w dniu wczorajszym. Cała ta końcówka już jest w tej chwili odrzucona. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała sytuacja z perspektywy otwarcia na kasowym. Moje pierwsze podejście na kasowym pod krótkie pozycje będzie w przedziale 7770-7825. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Drugie możliwe podejście pod Nasdaqa to jest próba wyrzucenia maksów dzisiejszych, jeśli chodzi o pre-market i wczorajszego domknięcia i odrzucenie, czyli mówimy o okolicach powyżej 7900. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Jeszcze raz, koniec kwartału, koniec miesiąca, koniec tygodnia. Jeśli w całym okresie nie udało się, a jakby nie było tak, że dało się, tak? Ogólnie jest trudno, a w obecnych warunkach, które w marcu mieliśmy, było jeszcze ciężej. W związku z czym dzisiaj na pewno nie jest dzień, żeby próbować coś odrabiać, tak? A dzisiaj gdzieś tam ewentualnie można próbować ciągnąć jakąś wisienkę na torcie. Spokojnego weekendu. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Thank you.